Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie zrób to sam. Zasilacz. Maskownica. Bateryjka. Pamiątka. Zaślepka od pamiątki. Zaślepka od czytnika. Zaślepka, zaślepka. Wi-Fi. Dysk. Klapa. Wy widzicie, że ona jest złożona, aczkolwiek zaraz wam wyjaśnię, dlaczego będzie trzeba ją rozłożyć. Zapewne moduł włącznika. Klawiaturka. Palmrest i cała reszta, która jest chyba też od... A nie, płyta główna nie była już wyjęta. No, więc dół jest chyba nieruszony za bardzo. Sprawa wygląda tak. Klient chciał przełożyć modem GSM WAN chyba, o ile dobrze pamiętam nazwę, innego komputera do tego. W trakcie prac okazało się, że oczywiście były wersje tego komputera z wbudowanym modemem, ale żeby ale w tych wersjach na płycie głównej było wlutowane gniazdo, tak, na simkę. Samo przełożenie antenek i karty do modelu, gdzie w serii nie było tego modemu, nic nie dawało, tak? I klient skleił się dopiero po tym, jak rozkręcił płytę, znaczy rozkręcił, zdjął górną obudowę. Palmrest, w tym miejscu powinien być slot na simkę. Tutaj jest wejście na samą kartę, i zanim to się stało, zanim zobaczył ten mały szczegół, zdążył już nawet przełożyć antenki z HP-ka. HP-k to komputer, z którego były przekładane te bebechy. Tak więc, musimy to poskładać do kupy, gdyż zabrakło chęci i motywacji. Zobaczymy. Cyk. Tak, na pewno te antenki nie są seryjne. Tak więc out. I to tak samo na bok. Dobra, zabieramy się do montażu. Montaż nie powinien być jakiś tam trudny, gdyż padła zaślepka.
O. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tylko czekajcie, czy dobrze. Nie. To należy niżej przykręcić, tak aby od razu zaślepka się trzymała. No małym utrudnieniem jest to, że nie demontowałem go i po prostu nie mam takich informacji zapamiętanych. Będę działał troszkę po łamacku, no ale... Nie wiem, czy tutaj wszystko dobrze spasowałem, bo jakoś mam wątpliwości. No, odskakuj. Tutaj taśma od matrycy wypadła ze swojego mocowania i ona mi jakoś podważała trochę tą obudowę. Teraz ładnie wszystko się spasowało. Zaraz zobaczymy. Cyk. Czekajcie. Taką delikatną szczelinkę. Nie wiem, czy to nie wynika z łamania czegoś. Chyba tak, bo już tam tego nie ma. No nic, później coś postaramy się na to zaradzić. A teraz skręcimy już pierwszy element, który będzie gotowy do późniejszego montażu. Niejednokrotnie, jak wpisuję gdzieś tam ogłoszenie o serwisie, umieszczam taką informację: usługi inne, niestandardowe. To na przykład taka usługa. No bo ciężko powiedzieć, że to była standardowa usługa, którą można codziennie wyłapać, chociaż nie ma co ukrywać, nie jest to już pierwsza tego typu czynność świadczona przez mój serwis. Chyba nawet było już na kanale, że gdzieś tam rozkrę... A, był, tak. Sąsiad mi przyniósł po zalaniu. Pamiętam. To był jakiś hapek. W sumie niedawno. Cyk. Cyk.
Dobra, to wszystko to dopięte. Tutaj jest dobra, tutaj wezmę zestaw śrubek, w sumie jakikolwiek, po prostu będę na delikatnie wkręcał, tak, żeby nie przekręcić gwintów. Dobra, a teraz gdzie wrzuciłem śrubokręt? Dobra, mam. Używając śrubek, nie zdemontowanego komputera, a tylko takich, które, no wiadomo, w serwisie to u mnie zawsze się gdzieś walają, a to odłożone w kubkę po jakimś innym komputerze, który demontowałem, a to coś, zawsze uważajcie, aby, no, długości śrubek, tak? Nie wiecie, jaka długość śrubki powinna być, widzicie tylko grubość gwintu, to wkręcajcie ostrożnie, nie używajcie wtedy narzędzi elektrycznych. Musicie czuć, ile można, ile nie. Mam nadzieję, że ta siemka nie jest uszkodzona, a wszystko jest na wierzchu. Wygląda kiepsko, no ale zobaczymy. Teraz chyba zamontujemy klawiaturę. Wydaje mi się, że wszystkie śrubki, które będzie trzeba teraz już wkręcać, będzie trzeba wkręcać od spodu. Tak więc...
swoją drogą, wiecie co? Komputery to przyjazna sprawa dla klienta, nie ma co mówić. No bo cóż, ja rozumiem, tak, że każdy chce sobie sam pomajsterkować, a to z oszczędności, a to z ciekawości, więc sobie próbuję tego typu ciekawostki robić sam. Człowiek ma wtedy tego świadomość, że jeżeli nie wyjdzie, no to co? Biorę komputer pod pachę i niosę do serwisu, tak? Normalna kolej rzeczy. A co, jeżeli ja lubię... Kurde, pytanie gdzie? Raczej tu. Znaczy lubię. Może nie potrafię, ale mam chęci, a to już coś. Pogrzebać sobie przy samochodzie. Kuźwa, wyobrażacie sobie? Sławek rozkręcił samochód. Wióry. Znaczy wióry to może nie. No ale. W połowie drogi. Czyli kiedy już jest rozkręcony i trzeba go skręcać. Stwierdzą, że nic z tego nie będzie. I co mam wtedy zrobić? Ciekawe, czy są mechanicy, którzy świadczą tego typu usługi. Przyjedziemy do ciebie na parking pod blok i złożymy twój samochód. A co? Mamy też śrubki z grubymi gwintami, to już muszę zasięgnąć jakiejś innej kubki śrubek, bo tutaj mam więcej z cienkim. Tu mam jakąś... Ta powinna podejść. Jeszcze co pamiętam, to klient chciał, aby podzielić mu ten dysk na dwie partycje. Tam jest zainstalowana siódemka. Tak więc zobaczymy, co tam jest. Czy komputer w ogóle odpali, tak? Bo to też nie jest powiedziane. Ostatnio zastanawiałem się, skąd wziąłem ten magnesik. O, ten, który mam na śrubokręcie, który zapewnia mi zawsze dobrze namagnetyzowaną końcówkę. Znaczy, nie zastanawiałem się nad tym Bóg wie jak długo, bo nie jest to dla mnie nie wiadomo jak istotna sprawa. Aczkolwiek kilka razy przeszło mi przez myśl. Teraz już wiem. Ostatnio... A nie, dobrze, po prostu zawiesł pewnie krzywo siedzi, bo w drugi śrubka weszła normalnie. Tak więc w ostatnim czasie zamykałem klapę w laptopie narzeczonej. Patrzę, kurde, ciągle świeci. Ciemno było, bo już szliśmy spać, tak więc widać, kiedy spod pokrywy się świeci. No i dobra, to drążę. Pierwsza w nocy, czy która tam. Otwieram, zamykam, otwieram, zamykam. Na funkcyjny wygasza, nie na funkcyjny nie wygasza. Znaczy nie na funkcyjny, na zamknięcie klapy nie wygasza. Sprawdziłem w ustawieniach systemu, tak? Jakie są ustawienia, jakie są reakcje dla zamkniętej klapy i tak dalej, i tak dalej. No kurde, wszystko gra. To teraz siłą teraz drogą dedukcji wydaje mi się, że ten magnes pochodzi z jej klapy.
Znaczy z jej ramki laptopa, bo ja tamtego Samsunga pamiętam złożyłem z części, on był wystawiony już na sprzedaż, zdemontowany, no wszystko, leżał sobie na, nawet był powystawiany na Allegro. I moje kochanie zalało sobie swojego Asusa płatkami. Swoją drogą ciekawa sprawa, bo płatki wygrzebywałem z portu USB, tam z głębokiej szczeliny. Więc, no nie wiem, taka ciekawostka. I wydaje mi się, że ten magnes musiał stamtąd pochodzić. Znaczy, musi stamtąd pochodzić. No dobra. Zobaczmy, czy ożyje najpierw. Cyk. Hadzia. Wentylator chodzi. Hula, Boże, jestem jak Donald T. Lababa i te sprawy. No dobra. Cyk. Montujemy dysk. Dysk trzyma się na dwóch śrubkach w kieszonce. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie były wkręcone w jednej osi. Wtedy dysk, tak jak widzieliście przed chwilą, po prostu się, bo wkręcę, to wam pokażę. Robi coś takiego. To nie jest dobre. Ale wkręcając już śrubki po przekątnej, efekt ginie. Tak więc pamiętajcie, jeżeli macie deficyt śrubeczek krótkich z grubym bardzo gwintem, znaczy z grubym, gwint nie jest gruby, tylko ten trzpień, na którym ten gwint się zakręca, czy jakoś tak, przepraszam za niefachowe słownictwo, ale nie jestem po szkole mechanicznej, chociaż zawsze chciałem, tylko nie miałem warunków. No. To nie wkręcajcie śrubek w jednej osi, a jeżeli już, to po przekątnej. Brakuje jednej nóżki, szkoda. Te nóżki, wbrew pozorom, znaczy tutaj sprawę załatwia jeszcze bateria o powiększonej pojemności. Widzicie, ona robi piękny prześwit pod komputerem. Zaraz wam pokażę to na przykładzie. Widzicie, tam jest piękna rotacja powietrza. Super. To są zalety tych baterii. Ludzie nieraz narzekają, a panie, duża, duża. Ale jeżeli komputer pracuje, a jeszcze to na jakimś tam, jakiś, już nie mówię na kodrze, bo to nic nie da, ale no nie wiem. Czasami ludzie mają, widziałem jakieś takie, a taka wykładzina, a to dywan, nie, znaczy chodnikowa, nie chodnikowa, no nie wiem. Misiek jakiś. Ta cyrkulacja powietrza jest dosyć utrudniona dla komputera, bo on tędy zasysa, tak? A tędy wydmuchuje. I on nadal będzie wydmuchiwał, bo to idzie na bok, ale zasysać już jest problem od dołu, tak? Więc taka bateria bardzo dużo pomaga. Dobra, ja go szybko włączę. Zobaczymy, co tam się dzieje, czy w ogóle ten system wstaje, czy nie wstaje. I później może się wezmę już, bo z tego względu, że w tych przyległych dniach do weekendu majowego, no był to drugi weekend majowy w tym miesiącu, znaczy w zeszłym miesiącu, tak więc serwis trochę mi stanął, a nawet bardzo. Ale jest to czas, kiedy mogę sobie uporządkować dokumenty, pomyśleć nad nową reklamą, bo już dawno myślałem nad wyklejeniem samochodu na nowo. Poprzednia reklama ma już gdzieś tam pewnie koło roku, zimę przejeździła i w niektórych miejscach się odkleja. Tak więc mógłbym sobie troszkę coś tam poeksperymentować. No dobra. 232 giga, zakładam, że 250.
Więc tutaj z podziałem nie powinno być problemu, gdyż widzę, że jest pusty. Więc nawet nie będę instalował żadnego oprogramowania zewnętrznego. Wydaje mi się, że poradzę sobie Windowsowym menedżerem. Zarządzanie dyskami. Cyk, cyk. Zmniejsz wolumin. Obliczanie miejsca do zmniejszenia pewnie troszkę zajmie, gdyż komputer jest na atomie. Wiemy, to nie były zbyt dobre procesory. Znaczy, do przeglądania internetu i niczego więcej na bardzo skrojonym systemie może i tam wystarczają dla kogoś, kto jest mniej wymagający, aczkolwiek no, to było takie. Do wszystkich tych małych pierdków, znaczy nie do wszystkich, aczkolwiek do dużej ilości pchali te atomy. Rozmiar dostępnego miejsca do zmniejszenia to jest 118 tysięcy ponad megabajtów, to nam da jakoś chyba ze 110 giga. To nie, bo dysk systemowy wtedy będzie większy, a na tym nam chyba nie zależy. Zrobię tak, żeby systemówka miała ze 100 giga, a 130 to będzie dysk D, ale do tego będę musiał zainstalować, bądź po prostu wyjmę ten dysk i podłączę do swojego komputera. Tam zostanie podzielony na takie partycje, jakie ja chcę. No dobra, puzzle się udały, znaczy udało się złożyć te puzzle. I to tyle. Widzę jeszcze, że Wi-Fi... nie działa. Jest tu gdzieś jakiś przełącznik. O, jest. Cyk. No, i Wi-Fi zaczęło działać. Tak więc, po problemie. Wszystko jest, zasięg jest. Dobra, dziękuję Wam za poświęcony czas. Jeżeli filmik się podobał, zachęcam do kliknięcia subskrypcji kanału na dole. No i tyle, tak? Zachęcam również do śledzenia nowych filmików, które się tam pojawiają. Ostatnio trochę rzadziej, ale wynika to z tego, że po prostu ruch w serwisie troszkę przyhamował. Niedługo wrzucę, dziś bądź jutro, filmik z wymiany matrycy w NP535. Jest to komputer klienta, który przysłał mi skądś tam w kraju, nie pamiętam już nawet skąd. Wiem, że tego typu filmików było dużo, aczkolwiek tak jak niejednokrotnie powtarzam, kanał jest głównie podkładką dla klientów, żeby wiedzieli, co robię z ich komputerami. I tak, o. Dobra, widzę, że czas nagrywania dobiega do końca. Zostało mi 36 sekund, tak więc żegnam się z Wami po raz kolejny i życzę miłego dnia.